pracować. Mamy dzisiaj taką piękną akcję, taką ogólnopolską, Czysta Rzeka, która już miała swój przebieg kilka tygodni temu, ale ze względu na warunki pogodowe zdecydowaliśmy, że przesuniemy tą akcję w Konstantynowie o dwa tygodnie. No i z tego widać, że trafiliśmy pięknie, bo przede wszystkim trafiliśmy w piękną pogodę. No i wspaniała akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej Czysta Rzeka. Nasze hasło to Czyżówka. Czyżówka. Czyli sprzątamy naszą sympatyczną rzeczkę, która się wije przez teren naszej gminy, niedaleko Konstantynowa, a mamy teren dość obszerny, bo mamy 15 hektarów parku i postanowiliśmy uporządkować go wczesną wiosną i przede wszystkim pokazać dzieciakom, bo dużo dzieciaczków bierze udział, bo na pewno jest grupa około 30 osób, które uczestniczą w tej akcji, żeby pokazać, co to znaczy porządek, co to znaczy segregacja, co to znaczy czystość i dbanie o swoje środowisko. Ciekawe znalezisko? No na razie najlepsze, najciekawsze to są plastiki po sympatycznym winie. Ludzie nigdy się nie nauczą. Nie, to nie jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo chyba, żeby był taki system kar, po pierwsze, a po drugie, no jeżeli nie będzie możliwości odpadów tych, które kupujemy w sklepie, zwrócić jako odpad do segregacji, ale już w podmiotach, które się zajmują sprzedażą, to nie nauczymy się tego. Nie nauczymy się tego, bo co roku sprzątamy i co roku jest masę odpadów. Mamy tutaj młodych ludzi. Cześć! Cześć, Szymek! Tymek! Cześć, Max Żółwik. Jestem. Żółwik. Tasia Żółwik. Żółwik. Jak macie na imię? Tymek. Tasia. Co robicie tutaj ciekawego? Sprzątamy cały las. Jak myślicie, dlaczego trzeba to sprzątać? To w ogóle śmieci. Kto śmieci? Żeby było czysto. No ale kto śmieci tak naprawdę? Zwierzęta? Nie. Kto śmieci? Ludzie. Sąsiedzi? Mhm. No właśnie, sąsiedzi. Macie ciekawe macie koszulki, fajne, pasują? Mhm. Co przedstawiają? Co tu jest na środku? Ryba. Ryba. A ryba lubi pływać w czystej wodzie? Mhm, tak. Słonej czy słodkiej? Słodkiej. Słodkiej. Co żeście ciekawego znaleźli? Czy to jest znalezione? Nie. 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 A co, Tymek, co znalazłeś ciekawego? Jakie najciekawsze śmieci takie? Co zbierasz? Plastik. Plastik, dużo tego jest? Mhm. No właśnie. Dzięki za pomoc w akcji. Słuchajcie, młodzi jesteście, rośniecie. Dzięki wam mamy czysty Konstantynów. Bardzo wam dziękuję. Bogdan Korniluk również sprzątający tak trochę pod słońce, może tak, w ten sposób. Najciekawsze dzisiaj znalezisko. Najciekawsze gumowiec. No i nic takiego, samochodowe części. Ale gumowiec, ale nie pasujący, nie pewnie rozmiarowo. Jeden tak, nie, dla mnie nie pasował, zniszczony. Dlaczego to tak się dzieje, że ktoś sprząta, a ktoś inny śmieci? To tak było i chyba tak będzie. Będzie, nie? Nie, no, nie, nie. Najgorzej się zbiera potłuczone szkło. Jeszcze całe butelki to jest nieźle. Ale potłuczone szkło to jest bardzo trudne. Niebezpieczne też tak, w sumie. Jakie dzisiaj sukcesy na razie, ile worków? Oj, tam wynieśliśmy chyba z 5. No i dobra, dzisiaj zamierzacie sprzątać do której godziny? Aż sprzątniemy, wyznaczony teren. Tu od Zakanala do mostku w Konstantynowie. No takich miejsc wymagających jest kilka tutaj u nas po obu stronach Czyżówki i w przylegającym do Czyżówki parku. To jest najbardziej wymagające. Trudno mi jest powiedzieć, jak to się stało i któż to uczynił. Nie jestem dumna, że my to sprzątamy. Jest mi po prostu wstyd, że takie miejsce u nas w Konstantynowie jest. Czysta Rzeka i takie akcje to nawet za mało, żeby zrealizować wszystko to, co podczas dni, tygodni, miesięcy, lat nazbierało się w naszych osadach, miejscowościach, ulicach, parkach, lasach. Ale dobrze, że są osoby, które chcą brać udział w takich akcjach. Mamy dzisiaj bardzo dużo zarejestrowanych. Mieliśmy tylko 25, ale w ostatniej chwili pogoda jest sprzyjająca. Przyszło dużo więcej osób i wszyscy się bardzo angażują w to sprzątanie, bo wszyscy tutaj przychodzimy na spacery. I oglądanie tego no, nie jest przyjemne. A też sporo rodzin z dziećmi małymi bierze udział w akcji, więc też uczymy te najmłodsze pokolenia, że w jakim środowisku żyjemy i to, co fundujemy temu środowisku, to takie będziemy mieć swoje założenie otoczenie. Założenie na dzisiaj, cel na dzisiaj?
nie zakładaliśmy sobie. Posprzątać, po prostu posprzątać. Jak najwięcej? Jak najwięcej, aż zabraknie nam worków. W tym momencie tych worków ile już jest? Nie wiem, nie liczyłam jeszcze. Trudno. Widzieliśmy kilkadziesiąt już przy ulicach. Już tak. No będziemy do samego końca zbierać. Najwyżej porobimy resztę na kubki i po prostu w poniedziałek podjedzie się i się w dodatkowe worki to zapakuje. Kogo my tu mamy? Mamy nawet... Zapraszamy do nas za tydzień. Mamy nawet tutaj... Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF Krzna, no oczywiście. Spotykamy w Konstantynowie. Przy okazji tego sprzątania również zapraszamy na to, co będzie się działo za tydzień. Tak, oczywiście. My tutaj akurat jako TKKF wspieramy Konstantynów, Klub Przyjaciół Konstantynowa. Jesteśmy zaprzyjaźnieni właśnie z klubem i za tydzień zapraszamy, bo my jako TKKF mamy też sztab i za tydzień mamy sprzątanie określonego odcinka rzeki Bug w Gnojnie. Powtarzamy akcję co roku, kiedy to tylko możliwe. W Gnojnie również możemy spotkać się z tego typu widokiem. Dwa lata temu oczywiście też były takie naprawdę duże ilości worków ze śmieciami i myślę, że też nas to czeka, ponieważ obecny czas sprawił, że jednak dużo ludzi wyjeżdża na łono natury i niekoniecznie wszyscy zabierają ze sobą śmieci, także spodziewamy się też takich ilości śmieci. Maciej. Sebastian. Wracacie teraz z takiego miejsca, gdzie zbieracie całość, tak? Tak. No tak. Ile tego jest już w tym momencie? Nie wiem, kilka worków na pewno. Spodziewaliście się tego, że w Konstantynów może tak wyglądać pewnych miejsc? Aż tak bardzo to nie. Jesteście stąd? Tak. Zaskoczyło was to? Trochę. Gdzie jest ten błąd? Gdzie popełniamy błąd my jako ludzie, tak zaniedbując otoczenie środowiska? Moim zdaniem lenistwem. Lenistwo. No, nie chcę po prostu się iść wyrzucić normalnie do śmietników, które są nawet blisko. Po prostu, czyli lenistwo. Jak idzie sprzątanie? Nawet dobrze. Z kim rozmawiamy? Jakub Skrzypkowski. Jakub. I też z Konstantynowa? Nie, z Komarna. Z Komarna. W Komarnie trochę lepsze otoczenie? Czy też są takie miejsca? Znaczy tam mniej ludzi, więc raczej nie. No chyba, że gdzieś głęboko w jakichś lasach, ale to nie wiadomo. Dlaczego bierzesz udział dzisiaj w akcji? Co postanowiłeś, że dlaczego w ogóle stało się to, że dzisiaj tutaj ciebie spotykamy? No, tam należy właśnie tutaj biblioteka, wszystkie chodzi na zajęcia właśnie tutaj. Należymy do takiej grupy. I właśnie stamtąd tutaj dołączyliśmy, no to zapisałem się. No już. Gratulujemy, dziękujemy za obecność. Dzięki.